A więc, witam w kolejnym odcinku, tak jak obiecałem, lecimy na Włochy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ładnie, pięknie i sprawnie. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, byliśmy na rozładunku. Jest rozładowane. 15 minut pauzy tu zrobiłem i 22 minuty innej pracy. Czyli można powiedzieć, że około 45 minut sam rozładunek poszedł. Także bardzo szybko. Ja już od wczoraj mam ładunek na Włochy. Spedytor się postarał, tak jak obiecał, tak zrobił ładunek na Włochy. Także w tym odcinku pojedziemy na Włochy, moi drodzy. Ale najpierw trzeba się tutaj zebrać, napisać do spedycji, żeby wszystko grało. Dobra, ja wklepuję adres i zbieram się, bo dzisiaj jest piątek, tygodnia koniec i początek, na tarczy kilka minut po dziewiątej i szkoda po prostu czasu na to, żeby tutaj zbędnie stać. Napić się, napoić. To super, dzięki, dobra. Elegancko. Tu mamy załaduneczek następny. Niby 133 podlotu do KS Logistic. Towar palety 24 tony niby, ale zobaczymy. I 1000 km na pełno. I to jedziemy do Mediolanu. Załadunek 36179. Menu wyszukaj. Znajdź adres. 36179. Tu. I tutaj landem jakoś. Dobra, w porządku. Dokładnie tak, 133 km. 11 na miejscu. W sumie tak, nawigacja już wbita. Kurczę, przydałoby się jakieś śniadanko opędzlować. Niestety firma ciasna. Rogal musi być w miejscu robiony. Życie. Najgorzej mnie martwi tutaj ten, właśnie po prawej stronie, ten wyjaźnik taki. No ale spróbujemy, kurwa. Spróbujemy, żeby to miało ręce i nogi jakoś. Z tym wyjazdem. Oh fuck. Nie najgorzej, ej, zabrałem się do tego. Tu w porządku. Tutaj na styk wchodzimy delikatnie na krawężnik, bo już nie ma wyjścia. Drugie koło, trzecie koło. I teraz z powrotem tą ciasną ścieżką będziemy lecieć. 133 km, kurde, jak mi idzie robota, słuchajcie. Po tak długim czasie, moi drodzy, powiem wam szczerze, że naprawdę dobrze mi idzie. A nie sądziłem, że tak będzie mi dobrze szło, bo teraz, jak pierwszą pauzę robiłem, to mówię, ja pierdoczę, jaki ja jestem nieskoordynowany. To, co wcześniej robiłem w 15-20 minut, tak teraz w godzinę nie mogłem się wyrobić. I mówię, oho, odzwyczaiłem się od jazdy. I 4 metry, przejdę. Odzwyczaiłem się od jazdy, to będzie niezła przeprawa, nie? O! Dobra, trochę na krawężnik. I git, nie było wyjścia. No, także mówię, kurde, to będzie przeprawa, bo się odzwyczaiłem od jazdy, teraz też do wszystkiego dojść, kurde, nie? Otwiera na mnie przy hamowaniu się. Odczepiła jakoś tutaj dziwnie. Ale to poczekamy, żeby się
wygiąć ładnie, pięknie. No, ale okazuje się, słuchajcie, że wszystko w najlepszym porządku. Widzieliście w poprzednim odcinku, jak to, kurde, sprawnie, szybko, elegancko poszło. Kurde, jestem tak nakręcony na tą trasę, ale tak jestem nakręcony, że, kurde, lecimy nad te Włochy, bo już dawno nie byliśmy! Jestem na tej firmie. Wszystko się zgadza, są Włochy. Jest rampa, jedyne co, to jest ciężko, bo widzę, że tutaj chłopaki ładują jakieś wory znowu. Czyli przyciągnąłem wory z Polski do Niemiec i z Niemiec zabieram wory do Włoch. Właśnie się posiliłem kanapeczką, czekam na załadunek. Jedne co mnie martwi, to to, że babka powiedziała, że załadunek, mam przyjść dopiero na załadunek o 14:30, a jest 12:30, więc jeszcze 2 godziny musiałbym tu według tego kwitnąć. No zobaczymy. Tutaj pod rampami będę ładował. Widzę, że chłopaki przygotowują pasy, ładują z rampy. Tam na rampie przerzucają pasy, tu tylko odjeżdżają i zapinają pasy i w drogę. Spoko, taki układ mi pasuje, bez otwierania boku, dupa. Pasy przerzucają na bieżąco, szybka, szybka sprawa. Tylko właśnie muszę czekać do 2 godziny jeszcze, a już tu stoję od godziny. I tak cały dzień dzisiaj. Ja generalnie jestem w czarnej dupie, bo dopiero minąłem Norymbergę, a gdzie jeszcze Monachium, a gdzie jeszcze Austria. Tu mam akurat nawi nastawioną, no coś tak jakby jedzie z palenizmem. Nawi mam nastawioną na granicę włoską i mam jeszcze 374 km, konkretnie do Vipiteno. Zostało mi 45 minut jazdy na 4,5 godziny. Mógłbym jeszcze dorobić pauzę i jeszcze ze 2 godzinki pociągnąć na 10 godzin. I generalnie plan mam taki. Kurwa, gdzie tu tak spalenizną zaiwania? Coś się fajczy? Czy co? Generalnie plan mam taki, żeby zostawić sobie tyle kilometrów na jutro do Vipiteno, żeby dojść tam na 4,5, ogarnąć się, wziąć prysznic, ogolić ryja i lecieć sobie dalej. Tak 320 km by było bezpiecznie, więc chyba dokręcę jeszcze pauzę, a muszę tylko 30 dokręcić, jak widać. I polecę jeszcze dalej, tak żebym mógł na 4,5 godziny dojść do Vipiteno i tam się ogarnąć. Cały dzień dzisiaj leje. Ja załadowałem. Co prawda, tak jak obiecał spedytor, znaczy, tak jak obiecał spedytor, że się postara, że da mi towar z rampy, tak się udało. Miał się postarać o lekki ładunek, niestety się nie udało. Załadowałem 24 tony, ale szybki, bardzo sprawny załadunek. Kurczę, godzinkę czasu ze założeniem 14 pasów. Na rampie sobie przerzucałem pasy. Później tylko odjechałem, zapiąłem bardzo szybko. Zdjęcie, papiery i w drogę. Także super się jedzie, bo jest piątek. Już właściwie większość samochodów na parkingu pozajmowała sobie miejsca na weekend, a Maciej popyla jeszcze. Jeszcze jutro cały dzień jazdy i spoko, to się układa. Miałem startować o godzinie 4:11 i obudziłem się o godzinie 4 i mówię, ja pierdoczę, ty, zaspałem, kurde. I szybko, pach, 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 zacząłem się ubierać, kurde, kawę szybko robię, otwieram firanki, patrzę, śnieg. Lecę w drogę, kuźwa, dobra, napompowałem powietrza, zrobiłem kawę, opleciałem auto, pach, lecę, wyjeżdżę na autostradę i mówię, kurde, po co? Przecież jest sobota, jest weekend. Tak naprawdę mogę wystartować o 4, mogę wystartować o 8, mogę nawet wystartować, jak się wyśpię, o 10. Z tą różnicą tylko, że później by było gorzej zaparkować. Bo im później, tym gorzej. I dlatego właśnie chciałem szybko wystartować, żeby gdzieś tam w granicach 14, 15 można było parkować. Bo później może być lipa. To jest weekend, więc tutaj
jeszcze we Włoszech na czwórce może być różnie. Jeszcze jestem trochę zaklejony, ale w każdym razie jesteśmy w Niemczech. O, i dzisiaj przejedziemy przez Niemcy, Austrię, przed Monachium jestem w ogóle. Ten kawałek tutaj do Austrii, przejedziemy Austrię, przejedziemy Brennero, także może w tym filmie pooglądamy sobie znowu widoczki jak ze starych dobrych czasów. I klasa. Wstawałem rano, śnieg. Teraz śnieg. Aż strach pomyśleć, co będzie na Brennero, kuźno. No masakra jest. Biało normalnie. Połowa kwietnia. Najgorzej, ja tu wyjechałem w traskę, mówię Włochy, będzie tutaj cieplutko, już do Austrii to zawsze ładna pogoda tutaj. Przed Austrią, no... Nieźle. Nieźle dzisiaj jest. Przy obecnych cenach paliw tak właśnie wyglądają kolejki na... po paliwo na Austrii. Raz, dwa, trzy, cztery pasy. Do stacji wszystko zawalone. Gość stoi przy rondzie i już nie wpuszcza. Nie chciał mnie wpuścić, ja mówię, dawaj, bo tu paliwo potrzebne jest. Dobra, wjeżdżaj. Jako ostatniego mnie tu wpuścili. Musi się teraz zrobić miejsce. Dopiero będą dalej wpuszczać. Masę podtankuję, jeden kociołek. Tylko i uciekam dalej. Już jestem we Włoszech, już temperaturka rośnie. Tam śnieg, kurde, wyjechałem tylko z tunelu tutaj do Włocha i kurde 7 stopnia już. I góry piękne. I nie wiem, czy ja wam mówiłem, a ja o tym, jakie uczucie mi towarzyszy jadąc dzisiaj właśnie tą trasą 22 włoską. Otóż towarzyszy mi takie uczucie, jakbym tu jechał pierwszy raz. Po prostu stęskniłem się za tym. Stęskniłem się za tymi widokami, słuchajcie, naprawdę. Za tym klimatem, który tu panuje. Za tym wiatrem, za tym takim powiewem ciepłego powietrza. Kurczę, naprawdę. I teraz właśnie sięgam pamięcią 4 lata do tyłu, czy 5? Prawie 5 lat do tyłu, kiedy tu pierwszy raz przejeżdżałem własną ciężarówką. Uczucie, które mi wtedy towarzyszyło, jest takie nie do opisania, takie właśnie, chyba nie wiem, podekscytowanie, bardzo takie spore podekscytowanie i zaciekawienie tym wszystkim. To nie był mój pierwszy raz przez Brennero, jak jechałem, bo jeszcze wcześniej przez Brennero zdarzyło mi się jechać w Stadium Veron Transie, ale kurczę, tak naprawdę jadąc tutaj już we własnej firmie, to uczucia nie do opisania. Przede wszystkim to, że sam teraz za wszystko odpowiadasz. Czy czytniki wszystkie działają, czy to wszystko będzie w porządku, czy to przejdzie, czy dokumenty mam w porządku. Cały czas gdzieś głowa w chmurach, ale jednocześnie bardzo duże podekscytowanie. No i te widoki, kurczę, to jest zapierające dech w piersiach. To już mówiłem na niejednym moim odcinku, że te widoki, te góry wyglądają po prostu za każdym razem inaczej. No dzisiaj pogoda nie sprzyja, więc nawet nie ma co tutaj pokazać jakichś widoków, ale... No po prostu trzeba tu być. Chociaż powiem wam, że nawet gdyby ktoś się wybrał tutaj osobówką, no to już nie będzie tak widowiskowe jak z ciężarówki, bo dużo zasłaniają te balustrady, a jednak z ciężarówki siedząc wyżej dużo więcej widać i można podziwiać tutajsze widoki. Kurczę, lubię to.
Nie wiem, czy pamiętacie dokładnie ten kościółek. Kiedyś miałem takie intro na YouTubie, tylko jadąc od tamtej strony. I ten kościółek występował w moim wstępie do filmów. Kościółek, czy nie wiem, co to jest. Ale kurczę, zrobiło się przejrzyście, zobaczcie, jak fajnie. Na dole miasto, u góry góry. U góry góry. Tutaj już zielono się robi, kurczę, ja pierdzielę, fajnie. W Polsce jeszcze szaro, buro i ponuro. A tutaj spójrzcie na te drzewa. No jest klimacik, można odpocząć. 15 stopni już mamy, także... Także fajnie, kurczę. No i jak dziś dobrze pójdzie, to o 14, to jest 11, o 14 dziś będę lądował, więc teoretycznie nie powinno być miejsc z parkingami, ale praktycznie to zobaczymy, bo różnie to bywa. Dlatego nie będę jechał do samego końca, gdzieś wcześniej będę szukał sobie miejsca. I co? I jak to było w słynnym filmie Adarowym? Telewizorek, piwerko. I można żyć. Pogoda się zrobiła jednak. Nie wiem, czy widać, ale jest 20 stopni. Jak na połowę kwietnia, to jest, kurde, w sam raz. I powiem wam, że od razu inne samopoczucie. Wyszło słoneczko, są góry, doliny, są ształy. Jeden ształ odwaliłem na Rovereto. Mijałem po drodze swoich dwóch kierowców. Kurczę, no i klasa. I powiem wam, że jest dzisiaj sobota, słoneczko. O, już 21 stopnia. Kurwa, to chyba będzie mi się opalać dzisiaj, kurwa! Humorek od razu się poprawił, kurczę, na dworzu jest cieplutko. Co prawda od Brennero, na Brennero robiłem 30 minut pauzy, od Brennero jeszcze nie wychodziłem na powierzchnię. No ale stałem na Brennero, to padał śnieg. A tutaj jest 21 stopni. Także jest troszeczkę różnica, ale tutaj jest tak zawsze, jak się jedzie. Brennero zima, a niżej już po stronie włoskiej fajna pogoda. I fajnie. Zobaczymy, jak będzie w sumie koło Mediolanu tam. Bo podejrzewam, że do Mediolanu to jeszcze się ochłodzi, więc się nie nastawiam. Ale no, na pewno nie jest to co w Polsce. Masz to w Polsce? Masz to w Polsce?